Dla waszego i swojego komfortu sprawdzę jednak. Bo okazuje się, że cały czas pracują te struny. Dzisiaj zrobiłem taki miks z tych utworów, które już tu grałem, tych, których nie słyszeliście nigdy, ale które znajdują się na tej nowej mojej płycie, którą zrobiłem w zeszłym roku i na tych płytach, które są starsze. To nagranie natomiast na mojej ostatniej płycie Zegarek zostało zrobione z pewnym facetem, którego poznałem w Gliwicach. Nie wiem, czy kojarzycie gościa. Sfosza Sfoszowski w Gliwicach robi taką piwnicę pod Blefflami. Ja miałem okazję tam zagrać u niego, bo to mój przyjaciel od ich z czasu. Natomiast on gra z Jarkiem Spałkiem, kornecistą, trębaczem. I jak wykonywałem ten numer, facet nie wytrzymał, po prostu doszedł do mnie z trąbką, tak z tyłu mnie trochę tak zaszedł, bo było gdzie zajść. Tutaj mnie nikt nie zajdzie. A tam było gdzie i zaczął grać, fajnie zaczął grać. Przepięknie zaczął grać i pomyślałem sobie, że jak będę robił kiedykolwiek płytę z tym numerem, to Jarek właśnie zagra. Mało tego, stwierdziliśmy, że jeżeli już mam takiego fajnego kornecistę i gra ten numer, to ten numer, którym zacząłem dzisiaj grać wszystko o bluesie, to tam też położył kornet taki z 50. lat na tłumiku, bardzo fajnie. To jest numer, w którym chciałbym poruszyć taki temat, bo zawsze jest tak, w mediach zresztą też jest to bardzo mocno, szeroko agitowane, że to facet odchodzi od kobiety i kobieta jest zawsze tą porzuconą i... No nie, nie. I tutaj zadając kłam właśnie, wstaję w obronie męskiej grupy, bo mam paru kolegów, gdzie niestety, ale to kobieta niestety, ale odeszła, rzuciła, mimo że kompletnie nie miała powodów. I tej wersji będę się trzymał. Już mi się ten kawałek podoba.